Gdy Aztekowie chcieli napić się czekolady, rozgniatali ziarna kakaowca, mieszali je z wodą i podawali na ciepło lub zimno. Nazywali ten napój socalati, gorzka woda. Dziś wiemy, że produkty czekoladowe można nie tylko pić, ale i jeść. I niezależnie od konsystencji, wciąż zachwycają smakiem i zapachem. Proces produkcji słodyczy czekoladowych podzielony jest na kilka etapów. W ogromnych silosach przechowywane są osobno podstawowe składniki, takie jak miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy. Rurociągami, zgodnie z zadaną recepturą, przesyłane są do zarabiarki, gdzie wszystko miesza się ze sobą. Po utworzeniu jednolitej masy jest ona rozdrabniana w młynie dwuwalcowym i w formie gęstego ciasta przechodzi do kolejnego etapu obróbki. Pięciowalcowe młyny dokładnie mielą masę na gładki o niewyczuwalnych cząstkach próż. Cały proces jest starannie kontrolowany. Dalej zaś w konszy, czyli w specjalnym zbiorniku z mieszadłami, następuje konszowanie masy czekoladowej, czyli jej uszlachetnianie. To najważniejszy proces produkcji czekolady, który trwa kilkadziesiąt godzin. W tym czasie masa jest intensywnie mieszana i przerzucana, dzięki czemu nabiera jedwabistości. Staje się jednorodna i szlachetna. W następnym etapie produkcji gotowa masa czekoladowa poddawana jest procesowi temperowania, czyli delikatnego schładzania i ogrzewania. Tak przygotowana czekolada, doprowadzona do temperatury około 30 stopni Celsjusza, uzyskuje piękny połysk, skutecznie kuszący podniebienie. W tym procesie odbywa się krystalizacja tłuszczu kakaowego. Na linii produkcyjnej, w zależności od rodzaju produktu, czekoladę wlewa się do odpowiednich forem, dodaje odpowiednie nadzienie i przykrywa kolejną warstwą czekolady. Tak powstają czekoladki. Teraz wędrują one do chłodni. Gotowe czekoladki trafiają na taśmę, skąd automatycznie rozprowadzane są do maszyn pakujących. W zależności od rodzaju produktu wybiera się różne systemy pakowania. Metodą bunch, czyli w tradycyjne sreberka, szczelnie zamykane na maszynach poziomych, tzw. flow pack, z reguły z opcją łatwe otwieranie lub owijanie produktu na tzw. dwuskręt, czyli dwa zakręcone końce owijki. Jeśli ktoś wie, jak produkować dobre czekoladki, to z pewnością jest to firma Wawel, jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce, której produkty od ponad 100 lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród wielbicieli słodyczy. Ekspertów tej firmy zapytaliśmy, w czym tkwi sekret ich wyrobów. Z jednej strony tradycyjna receptura, z drugiej strony nowoczesna technologia, wydajna, szybka, ale najważniejszy w tym wszystkim klient, dla którego te elementy należy połączyć w całość i dać mu to, co żąda od nas. I jak tu się oprzeć słodyczom?